uczcimy na dachach, kładziemy od zarania świata. To tam wszędzie tam, gdzie były zbiorniki wodne, a przy nich trzcinowiska, trzcina była pozyskiwana do krycia dachów, bo to wyjątkowo dobry, bardzo ekonomiczny i bardzo dobry izolator. I przyjdzie czas ją zdjąć, to się ją po prostu zdejmie, wywiezie gdzieś na pole, włoży w ziemię i będzie zutylizowana. Natomiast to, co zdejmiemy z tych dachów, które dzisiaj piękne budujemy, to sposób na utylizację tego jeszcze chyba nie został opracowany. To na pewno będzie wielkie zmartwienie. Ale widziałem prawie stuletnie trzciny na dachu. Szczególnie miałem to okazję zobaczyć w Szwecji. A tak normalnie to, jeśli tą trzcinę położy się na dachu, przestrzegając reżimu technologicznego, to trwałość tego dachu jest na pewno ponad 50-letnia, pod warunkiem, że dogląda się tego dachu co jakiś czas.